Szanowni Państwo, ja przede wszystkim bardzo dziękuję za zaproszenie. Nie jest tajemnicą, że to nie pierwsza inwestycja Państwa w naszym mieście, że ja bardzo się cieszę, bo faktycznie inwestujecie w fajne rzeczy i na określonym poziomie. To, co zdążyłam już zauważyć, a przyznam, że niejednokrotnie tędy przechodziłam, bo ja bardzo lubię spacerować po Łodzi, a szczególnie po Starym Polesiu, bo to jest moja dzielnica, gdzie mieszkam. W związku z czym, przechodząc tędy, zastanawiałam się, co tak naprawdę będzie, jak to będzie w konsekwencji wyglądało i na razie podchodząc, widzę, że faktycznie jest to fajne, urokliwe miejsce, a nawet aranżacja tej przestrzeni wspólnej, no, robi wrażenie. Myślę, że szczególnie dla młodych ludzi, których też cieszę się i witam bardzo serdecznie, widząc tu Państwa. Przede wszystkim gratuluję pomysłu. Łódź jest miastem akademickim i mam nadzieję dalej w tym kierunku będzie intensywnie podążała. Na ten moment ponad 80 tysięcy studentów, którzy już studiują, ale myślę, że ta ilość będzie rosła, bo faktycznie Łódź stała się i stanie się coraz bardziej popularna wśród przede wszystkim młodych ludzi, z czego ja osobiście bardzo się cieszę, bo fajnie jest, żeby ten miks, który u nas jest społeczny, właśnie ta młodość uzupełniała, której przez lata nam troszeczkę brakowało. 7 uczelni publicznych, w sumie 18 uczelni jest czego wiele. Mam nadzieję, że z drugiej strony studenci będą mieli fajne miejsce, w którym będą mogli spędzić lata nauki, a ja mam nadzieję również, że te lata zaowocują tym, że przynajmniej osoby poza tymi, którzy są z innymi Łodzianami, a ich jest w granicach 57 tysięcy studiujących na naszych uczelniach, ale zostaną w naszym mieście i to znajdą swój sposób i potrzebę rozwoju życia i pracy. W związku z czym gratuluję i bardzo dziękuję, że jesteście z nami, że inwestujecie w nasze miasto, szczególnie w tej centralnej części, która jest dla nas szczególnie istotna, bo tak odbudowujemy wspólnie. Dziękuję bardzo. Moje serdeczne gratulacje. Dzięki serdecznie. Dzięki panu. Bardzo dziękuję. Teraz chciałabym prosić pana prezydenta Adama Pusternika o zabranie głosu. Proszę pani, jak zwykle z moją szefową zostałem postawiony w niekomfortowej sytuacji, ponieważ powiedziała wszystko, co mogło być powiedziane. Co ja mogę tutaj dodać? Szanowni Państwo, w sytuacji, kiedy pandemia dotknęła rynek nieruchomości, a to, że dotknęła, to jest fakt, a nie moja opinia, akademiki czy mieszkania na wynajem stały się tym miejscem, które przyciąga kapitał. Bardzo mnie cieszy to, że ten kapitał przyciąga właściwie centrum Łodzi, dzielnica Polesie i nasze, jak się wyrażę, dystrykty centralne koło Piotrkowskiej, to jest nasz zupełny priorytet, jeśli chodzi o rozwój przestrzenny i po prostu ściąganie, utrzymywanie tutaj ludzi. To jest bardzo ważne, że po latach komunizmu, który bardzo źle wpłynął na łódzkie centrum, kapitał, ludzie, życie zbliża się do niego, bo to determinuje spójne, fajne miasto. Uważam, że jeśli chodzi o miejsce, to panowie prezesi nie mogli wybrać lepiej, bo jesteśmy w miejscu, gdzie środki publiczne w ramach programu rewitalizacji są inwestowane ze szczególną intensywnością. Niebawem cały ten obszar, no jeszcze trzeba się przemęczyć ze 2 lata, ale będzie miał zupełnie nową jakość ze względu na stację naszego łódzkiego metra. Może to będzie nieco tylko na wyrost, natomiast będziemy mogli mówić o tych obszarach kluczowych, centralnych, jako o 15-minutowym mieście, możliwie najlepiej skomunikowanym z każdym krańcem naszej aglomeracji, co moim zdaniem tylko stanowi wartość dodaną. Też od oferty takich akademików, jak mówimy tutaj, no one są trochę inne niż te stereotypowo kojarzone z tymi szarymi budynkami z lat sprzed 89 roku. To jest miejsce, w którym no, człowiek może czuć się niemalże jak w Nowym Jorku. I to na pewno stanowi wartość dodaną i fajną ofertę dla studentów, którzy rozważają, gdzie wybrać miejsce do życia, gdzie wybrać miejsce do studiowania. Więc szanowni Państwo, bardzo po prostu dziękuję za ten wkład. To jest kolejna Wasza inwestycja naprawdę topowej jakości. Poza tymi kwestiami biznesowo-budowlanymi jeszcze jak chciałem pozazdrościć prezesowi o palenizny. To jest mój niedościgniony wzór, pracuje, ale się nie udaje, więc oprócz sukcesów na polu biznesowym pan prezes ma jeszcze dodatkowe. Szanowni panowie, bardzo dziękuję jeszcze raz za to, co robicie, bo o to chodzi w rewitalizacji i o to chodzi w tym, co robimy z panią prezydent i z naszym zespołem, żeby nasze ruchy publiczne przyciągały ruchy prywatne i wtedy tylko to może odnieść ostateczny sukces, co do którego jestem przekonany. Dziękuję bardzo. Teraz poprosiłabym o zabranie głosu pana prezesa
Wojciecha Orzechowskiego? Moi drodzy, właściwie wszystko zaczyna się od marzeń. Ja nawet nie sądziłem kiedykolwiek, że taki budynek, no będę miał w nim udział jako zarządzający, jako organizujący inwestorów, organizujący inwestycje jeszcze z Tomaszem, którego jeszcze 10 lat temu tak dobrze nie znałem, a mijałem, bo mieliśmy biura na tym samym piętrze przy Piotrkowskiej 270 i ja też jak go mijałem, to zawsze mówiłem, ale opalony, no. Natomiast nigdy nie myślałem, że będę z nim współpracować, chociaż Tomasz właśnie rozpoczął od Tuwima 48, naszej pierwszej inwestycji, gdzie powstało to marzenie, aby tam zrewitalizować kamienicę. Potem pomysł, żeby postawić akademik. I to faktycznie były trudne czasy, bo trafiliśmy na tą pandemię. Przecież jak rozmawialiśmy z bankami jeszcze pół roku temu, to banki mówiły, ale to raczej nie będzie miało racji bytu, bo idziemy w kierunku kryzysu, bo będzie tragicznie, bo będzie źle, a poza tym gdzie studenci, jeszcze w Łodzi, jak Łódź się wyludnia. Ja zawsze się tak śmieję, że może się wyludniała, jak weszliśmy do Unii Europejskiej, bo wtedy faktycznie trochę ludzi uciekło od Łodzi, ale dzisiaj mamy całkowicie inną sytuację i właśnie naszym marzeniem jest zmieniać tą rzeczywistość, to otoczenie. Kiedyś zaczynaliśmy od małych mieszkań, tworzymy fajną społeczność ludzi tutaj także w Łodzi, która zmienia tą rzeczywistość wokół nas, bo wszystkim nam się marzy, żeby było ładniej, żeby było piękniej, więc tym bardziej, jeśli chodzi o marzenia, było nam się fajnie wpasować znowu w marzenia pani prezydent, która chciała rewitalizować Łódź, która chciała jak najwięcej tych kamienic, nawet setkę zrewitalizować i całymi kwartałami. My też to podłapaliśmy i tak sobie pomyśleliśmy, może byśmy mieli w tym udział i przyłączyli się do tego. Więc kolejnym marzeniem było zebrać inwestorów, którzy tutaj się przyłączą do naszej wspólnej inwestycji. W ogóle podstaw to było zebrać 10 inwestorów, którzy włożą po 400 tysięcy po to, żebyśmy mieli tutaj zaczątek w tym wszystkim. I gdy się okazało, że jest to możliwe, to potem wiele, wiele innych schodów jeszcze przed pandemią, bo pamiętam, że tutaj ktoś oprotestował budowę tego budynku, bo mówi, tu są takie stare budyneczki, jak tutaj to wy zburzycie, to gołębie, które tutaj mieszkają, polecą do nas i będą nam zanieczyszczać kamienice. I pamiętam sądownie, gdzieś chyba 3 miesiące żeśmy walczyli, żeby jednak to ten zarzut obalić, nie? Potem z architekturą mieliśmy też tutaj takie przeboje, że nam trochę za bardzo wystawały balkony na chodnik i wszystko było takim marzeniem, żeby dalej, a potem ten trudny okres. No i jesteśmy tu i na pewno nie udałoby się nam tego zrealizować bez naszego kluczowego partnera, którym jest Strabag, firma, która to wykonywała, która nam pomagała nawet to finansować w trudnych sytuacjach, była z nami i pomagała nam i jeszcze cały czas jest i też inne realizacje z nimi realizujemy i wierzę, że to będzie też naszym kolejnym krokiem, żeby kończyć kolejne inwestycje, żeby zmieniać tą rzeczywistość. A ten obiekt my przygotowaliśmy dla inwestorów właśnie jako taki duży gotowiec inwestycyjny, gdzie mamy 153 pokoje. Za chwileczkę kolega też będzie omawiał tutaj szczegóły. Po to, żeby inwestor czy inwestorzy, którzy chcą dobrze, bezpiecznie zarabiać, mogli tutaj w Łodzi właśnie konsumować duże zyski, bo o tym rozmawiamy. To jest budynek, który ma przynosić ponad 8% stopy zwrotu. Gdy ja ostatnio mówiłem w Rzeczpospolitej, udzielając wywiadu, że w Polsce mamy takie możliwości, aby osiągać takie stopy zwrotu, to mówili, ależ nie, przecież to nie jest możliwe, to jest trudne. A jednak my pokazujemy, że właśnie dzięki tym marzeniom to jest realne. Dlatego też my cały czas zapraszamy inwestorów do współpracy, realizujemy kolejne przedsięwzięcia, no i chcemy też wpisywać się w to piękne miasto, gdzie mieszkamy, żeby było bezpieczniej, czyściej, ładniej i żeby wszystkim nam dobrze się mieszkało. Dziękuję serdecznie. Dziękujemy bardzo, dzięki za to. Szanowni Państwo, ja tak samo jak Pan Prezydent zawsze po ściechu tak naprawdę mogę tylko douzupełnić, tak? Podkreślając oczywiście rolę i wkład w cały ten budynek firmy Strabag, tak? Za który bardzo serdecznie dziękujemy i za współpracę jako naszego partnera kluczowego. Chciałbym jeszcze wspomnieć o biurze architektonicznym, projektowym Pana Wiera, który przygotowało dla nas ten cały obiekt i poprowadziło w trakcie całej inwestycji. Był zespół inwestora, który nadzorował i była również firma Valor, która przygotowała dla nas piękne meble do całego obiektu. Także ja serdecznie dziękuję wszystkim osobom, które włożyły wkład pracy taki, bym powiedział, dzień po dniu, tak, do tego, żeby doprowadzić ten obiekt do dzisiejszego stanu. Chciałbym jeszcze podkreślić o
czasie, który tutaj przy tej budowie myślę, że dość jest istotny, od momentu wbicia łopaty do momentu zakończenia, to był tylko jeden rok, tak? Także to jest naprawdę bardzo dobre tempo i gdybyśmy tak zmieniali nasze miasto, to myślę, że jeszcze szybciej byśmy mogli po prostu odczuć to tak z dnia na dzień, tak? Ja przepraszam jeszcze, bo zapomniałem o kolejnym marzeniu, które było istotne z tym budynkiem, bo wybudować to jedno, urządzić, ale jeszcze wynająć, czyli zaprosić tutaj studentów, najemców, co dla mnie jest też wielkim szokiem, bo gdy w sierpniu już kończyliśmy wszystko i właściwie do 1 października, kluczowego dnia, który nastąpi jutro, już tak mało czasu i zastanawialiśmy się, czy się uda. Czy się uda i jakie w ogóle tutaj zastosować triki marketingowe, żeby ten budynek wypełnić, zapełnić. Nawet ja podpowiadałem, Tomasz, to możemy to, jak się nie wynajmie, to nawet na pokoje krótkoterminowe dla ekip tutaj, które pracują, które ten... A dzisiaj A dzisiaj, jak usłyszałem właśnie tą kwotę zapełnienia naszego budynku, Tomasz... Ponad 90% pokoi jest obłożonych, także mamy naprawdę duży sukces i to pokazuje, jaki mamy potencjał, jaką siłę, tak? Cały zespół, który pracował przy zapełnieniu, tak? To zaledwie 2 miesiące, my pojawiliśmy się znikąd, tak? Nigdzie nie byliśmy wcześniej rekomendowani. Wiele takich miejsc chodzi dzięki temu, że jest marketingiem szeptanym, przekazywanym od osoby do osoby, tak? A my stanęliśmy w sierpniu, ruszyliśmy z reklamą w social mediach i się udało. Chociaż ja bym nie powiedział, że tak znikąd się wzięliśmy, bo to dziwnie zabrzmiało. Ale jest znikąd ale... Na rynku akademików. Bo jako przedsiębiorcy, przynajmniej ja w Łodzi od 2006, nie wiem jak Tomasz, bo nie pamiętam, ale to są takie dobre dla nas chwile, gdzie możemy się rozwijać, bo tak jak mówię, nie myśleliśmy nigdy o tym, że będziemy kiedyś mieli udział w stawianiu takich fajnych budynków. No ale to też jest zasługa całego zespołu, ja tu nie będę wyprzedzał, bo można byłoby wymienić, więc Patryk będzie opowiadał. Panie Patryk. Dzień dobry, ja nazywam się Patryk Nocek i wraz z zespołem zarządzałem tym projektem. Chciałbym na początku przedstawić uczestników procesu, których tutaj mieliśmy. Poznaliście już Państwo Wojciecha Orzechowskiego i Tomasza Górę, są to nasi inwestorzy. Generalnym projektantem była firma Nastal i ona była odpowiedzialna tutaj za projekt architektury, konstrukcji, instalacji sanitarnych i elektrycznych. W zasadzie był to kompleksowy projekt z wyjątkiem projektu wnętrz, za który odpowiedzialna była Paulina Darno. Generalnym wykonawcą naszej inwestycji była firma Strabag. Zarządzanie i nadzór inwestycyjny to była firma zespół inwestora. Za wyposażenie i umeblowanie odpowiadała firma Valor. Projekt systemu informacji wizualnej wykonała dla nas firma Blank Studio, natomiast realizację tego projektu powierzyliśmy firmie BB Media. Budynek, w którym się znajdujemy, jest podzielony na 57 jednostek mieszkalnych. Każda z tych jednostek mieszkalnych zawiera w sobie kuchnię wspólną, łazienkę i osobno WC. Mamy tam, do każdej takiej jednostki przynależą 2 lub 3 pokoje i mamy 4 rodzaje pokojów. Pierwszy rodzaj pokoju to jest pokój typu single. Mamy w nim jedno łóżko o szerokości 90 cm, jedną szafę i jedno biurko. Kolejnym typem pokoju jest pokój single plus. Tam ten pokój różni się tylko tym, że jest szersze łóżko o szerokości 140 cm. Ten pokój nie jest dostosowany do tego, żeby w nim na stałe mieszkały 2 osoby, natomiast spokojnie można sobie kogoś przenocować. Kolejnym typem pokoju jest pokój typu double. Ten typ pokoju będziemy mieli dzisiaj okazję obejrzeć podczas naszych wycieczek. Jest to pokój z dużym łóżkiem małżeńskim, 140 cm, 2 szafami i 2 biurkami. Także tam już spokojnie 2 osoby mogą żyć na stałe. Ostatnim typem pokoju jest pokój typu twin. W tym typie nie wynajmujemy pokoju, tylko wynajmujemy miejsce w tym pokoju. I tam mamy 2 łóżka o szerokości 90 cm, 2 szafy i 2 biurka, także też spokojnie mogą 2 osoby tam na stałe sobie żyć. Oprócz tego mamy 2 lokale usługowe, z czego jeden jest już wynajęty, trwa remont obok, będziemy mieli tutaj żabkę, drugi jest do wynajęcia. Całość jest rozblokowana na 9 poziomach i stanowi około 3500 m2 powierzchni użytkowej. Mamy tutaj również recepcję ze strefą chilloutu i strefą nauki, w której się znajdujemy. Na co dzień ona troszkę inaczej jest zaaranżowana, ale też tutaj dzisiaj wszystko pięknie wygląda. Oprócz tego mamy pralnię, którą też pokażemy Państwu podczas naszych wycieczek.
W pralni są super szybkie pralki i suszarki, takie przemysłowe, dzięki temu szybko studenci mogą wyprać i wysuszyć ubrania. Nie ma potrzeby rozkładania suszarek też w mieszkaniach, dzięki czemu oszczędzamy trochę przestrzeń. Zaprosimy Państwa również na zielony dach wspólny, tam też studenci będą mogli spędzać swój wolny czas. Pod parkingiem mamy również budynek dla samochodów oraz rowerownię, a cały budynek jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych. Bardzo dużą uwagę podczas projektowania poświęciliśmy dla aspektów akustycznych. Bardzo zależało nam na tym, żeby studenci, na przykład gdy jeden student chce spać bądź uczyć się w jednym pokoju, a drugi będzie chciał imprezować, to żeby to było możliwe. Zastosowaliśmy wiele elementów akustycznych, które sprawią, że to faktycznie będzie wykonalne. Jeżeli będziecie mieli Państwo pytania podczas wycieczki, proszę śmiało je zadawać, wytłumaczę, co to za elementy to nam sprawiły. Jeżeli chodzi o terminy, plac budowy przekazaliśmy generalnemu wykonawcy w czerwcu 2020 roku, a pozwolenie na użytkowanie uzyskaliśmy teraz we wrześniu. Zatem okres całej realizacji to było 15 miesięcy. Tutaj pan Tomasz Góra wspomniał o roku, ale to mówimy o budowie. A ja 15 miesięcy mówię razem z wyposażeniem, z wszystkimi detalami. Tak jak dzisiaj Państwo widzicie, gotowy budynek do tego, żeby się wprowadzić i mieszkać. Wspólnymi staraniami doprowadziliśmy do sukcesu tej inwestycji, jakim z pewnością jest procent obłożenia, bo naprawdę praktycznie pewne obłożenie mamy tutaj. I sam fakt, że oddaliśmy tę inwestycję w sezonie wynajmu, czyli teraz, kiedy studenci najbardziej są zainteresowani tym, żeby szukać te pokoje, bo wrzesień to jest taki złoty miesiąc, jeżeli chodzi o wynajem. Także chciałbym wszystkim uczestnikom bardzo serdecznie podziękować, bo to dzięki Wam dzisiaj się tutaj znajdujemy i to dzięki Wam doprowadziliśmy do tego sukcesu. Dziękuję serdecznie. Do tych 90% to są tylko studenci, czy też jakieś inne formy? Ja tak, powiedz mi. Przyjmujemy tylko studentów. Mamy też dokładnie dwie osoby, które wynajmują, które są tuż po studiach, po prostu zaczynają swoją drogę zawodową, uczestniczą w jakichś stażach, więc tak naprawdę są to prawie sami studenci. No, dwie osoby. Osób, które tu mieszkają, to są studenci z zagranicy? W dużej mierze mamy polskich studentów, to jest większość, natomiast mamy też jak najbardziej studentów z zagranicy, w zasadzie ze wszystkich zawodów świata. Dzięki. To co, zapraszamy teraz na... Dziękuję. Bardzo zapraszamy. Dziękuję.